Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagramy Final Fantasy X. Ostatni raz wędrowaliśmy do portu Kilika. I cóż, został on dosyć mocno zniszczony przez Sina. Nie będziemy mogli wrócić się do Bisei, dopóki statek nie zostanie naprawiony. Świetnie, o tym właśnie marzyłem. Dziwne. Zejście na dół i tam nic nie ma? Nie, no coś tu nie gra. Zobaczmy. Hej, ty żyjesz! Nie, myślę, że jestem zombie, ale twoja owca też mi odpowiada. Czekaj! Czego chcesz? Sklep jest zamknięty. Serio? A. Szkoda. No nic, skoro tak. Pub jest zamknięty. Obawiam się, że nie dam sobie rady bez żadnego drinka. No super. No, głowie alkoholicy. No. Shinji, uważaj, gdzie chodzisz. To jest niebezpiecznie. No super. Tak, nasi gracze Blitzbola zaczęli zajmować się naprawianiem wioski. Ura. Co jest? Jaki ładny zachód słońca. Tylko szkoda, że okoliczności takie trochę nie ten tego. czym jest odesłanie? Czy gdzie siedzimy? Naprawdę, nie aż o niczym pojęcia. Jesteś pewien, że to tylko pomysł twojego pojęcia? Z Madi potrzebują pokierowania. O! Wow! To trochę inaczej niż u nas. Wypełnieni żalem z powodu własnej śmierci, nie mogą pogodzić się z przeznaczeniem, które ich spotkało. Chcą żyć dalej. I nie widzą tych, którzy wciąż żyją. Zazdroszczą żywym. A jeśli czas upłynie, to ta zazdrość zmieni się w gniew, a potem w nienawiść. Jeżeli pozostaną w spirze, zamieni się w biesy, które polują na żywych. Kurde, to ma sens! Smutne, czyż nie? Odesłanie odsyła ich na Falplane, gdzie mogą odpoczywać w spokoju. Przez wasze to robią? Aha. Powstrzymał się. I'm a Jesus! I can walk on water! Serio? A myślałem, że jest jedna osoba, która może chodzić normalnie po wodzie. A. Jak widać tutaj płci żeńskiej i jakieś dwa razy młodsze niż normalnie. Ciekawie to wygląda, muszę przyznać. Wow, co to? Tak nieźle to wygląda. Nie powiem, że nie. Na szczęście nie jest to obowiązek po każdej walce losowej. Wyobrażacie sobie? 2 czy 3 minutowa animacja po każdej walce losowej. Au.
Najwyraźniej, jeśli pokonamy biesy, to potrafią one same się odezwać. Niestety nie ze wszystkimi to tak działa. Ne. Ale to już inna sprawa. Powiem o tym w swoim czasie. Przy okazji pewnego pana. A nie spoilujmy dalszych wydarzeń. Czy to już? Wszystko gotowe? No to musi być ciężkie być przyzywaczem. I ona wybrała swoją ścieżkę. Wiedziała dokładnie, co to będzie oznaczać. Jej. Wszystko, co możemy zrobić, to bronić się podczas drogi. Do samego końca. Do końca? Co jest końcem? Ne. Żal i ból. Dopóki nie pokona Sina. Czemu wszyscy tak na mnie patrzą? Mam nadzieję, że... zrobiłam tak, jak należy. Wpisałeś się naprawdę świetnie. Dzięki. Musiałeś dotrzeć do Farpoint, ale nie patrz następnym razem, okej? Okay? O, miałem nadzieję, że już nie będzie następnego razu. Nie więcej ludzi zabitych przez Sina. Koniec ze swojej juny. Patrzeć, jak ona to robi, było dziwnie i przerażająco. I nigdy już więcej nie chciałem tego widzieć. No w sumie... Patrzcie, jak ktoś zsyła duszę zmarłych. Aż się wyspałem? Tak, ta pierwsza opcja to do mnie dzisiaj jak najbardziej pasuje. Wciąż śpiący? Wszyscy już sobie wyszli. No dobra. Schota. Nie biegaj tak w kółko. Będę blizzbolem, kiedy dorosnę. Tak, jak będziesz piłką. Będę piłką do blizzbola, kiedy dorosnę. Podoba mi się. Będziesz pod moim patronatem. Skopię cię. Skopię ci wtedy tyłek. O Boże! To jest mój dom i nie wiem, co się stanie. Nie ruszę się stąd. Serio? I rozwali całą grę. Dobrze odpocząłeś? Wszyscy już wyszli jakiś czas temu. Czy jest tu coś, co należałoby zgarnąć? Poza save pointem, ale to... Ale to akurat nic nadzwyczajnego. Memory card tu. Nie, nauczyłem się już z doświadczenia, że nie należy zapisywać na tym samym save'ie, więc save numer 2. O, no to ładnie wygląda jakoś. A? Co jest? Hej, obudziłeś się? Kapitan Waka czeka na ciebie. Boże, kapitan. Jak to brzmi? A, wszystko jest w gruzach. Nawet nie wiem, gdzie miałbym zacząć. Najlepiej od początku. Nie sądzicie, że to jest dobry pomysł? Tak, właśnie to naprawiam. Ale to znowu będzie zniszczone, jeśli Sin przybędzie. Zniszczy to? Naprawię. Naprawię? No zniszczy. A niekończący się cykl, mówię ci. Ta, pozytywne podejście. Co jest? Chłopcze. Co dziewczynko? Ojże! Nie baw się więcej w takim miejscu. Dziewczynka chyba. O, Ha? Co jest? A, bo później tam wrócę jeszcze. Naprawdę chciałbym uwierzyć, że to był tylko zły sen. Że to wszystko było tylko snem i kiedy otworzę oczy, wszystko wróci do normalności. Ale... Jest poranek, nic się nie zmieniło.
To by było zbyt proste. Proste, banalne i oczywiste. O, obudziłem się, to tylko koszmar. Jasne. Na co się gapisz? Nie ma też żadnej wystawy. Idź stąd, stary. Nie masz wystawy? A skrzynkę sobie wezmę. W zawartej skrzynki. Proszę, wybacz mu. Został nasączony toksyną. Jeżeli będzie cię próbował obalić czy coś, nie bierz tego aż tak na poważnie. Okej. Zamiast faktu, że jest trochę niekulturalny. Tak, wiem, toksyna, tak. Bo pamiętajcie, dzieci, toksyna jest dobra, mówmy na wszystko. Hej, łaka na ciebie czeka. Kto powiedział, że ja chcę iść do łaki? On gaduje, że... tam był ktoś, z kim powinienem porozmawiać. Aby inaczej, ktoś, z kim jeszcze nie rozmawiałem. To jest znacznie lepsze określenie. Nasi kochani dotarli do Falpeń z pomocą pani Juny. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za błogosławieństwo Jelona. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, spoko. Ale tu już byłem. Jaka jest szansa, że będzie właśnie tutaj? Jakaś jest na pewno. To tu uratowałeś moją siostrę, prawda? Ta skrzynia ze skarbem zawiera podarunek w zamian za to. Proszę, przyjmij to w podzięce. Aha. A w skrzynce znajduje się eter. Wow. Czy to nie jest premier? Tak. Część czwarta. T zamienia się na D. No, okej, ja mam na swe gridę. Ej, Lulu zaczyna w takim miejscu, gdzie ma tutaj cztery podstawowe czary elementalne, czyli Thunder. A co tu mamy? To jest bodaj. Tak już sobie zobaczyłem. To jest Water, to jest Blizzard, Fire i Thunder. A więc musimy gdzieś stąd przejść w miejsce, gdzie można spokojnie zrobić, czyli tu. Jej. Sfera szybkości i uniki zwiększyły się o 2. Ty możesz iść chyba tylko w tą stronę. Tobie zwinność zwiększa się o 1. Dzięki zwinności postacie szybciej ruszają się podczas walki. Znaczy szybciej dostają tury. W tą stronę? Nie w tą stronę. A, Boże. Czasami można się łatwo plątać. A tak na pocieszenie. Tak mniej więcej wygląda cała siatka sfer. Dobrze, co nie? I najlepsze jest to, że każda postać może zapełnić dosłownie każde pole na takiej siatce. Dobra, w tą stronę nie ma sensu iść, czyli tu. I czego się mogę nauczyć? Null Blaze. I Null Shock, czyli czary, które pozwalają odpowiednio zniwelować jeden atak typu ognistego i elektrycznego. Boże, jeszcze kto? Kimari? Kimari goes where he pleases. Tak, właśnie z Kimari zawsze jest ten problem, że ma ultimę raz, dwa, trzy kroki od początku. Jeśli myślicie, że to jest na tyle proste, że się nauczę ultimy, jak Kimari zdobędzie 3 poziomy, to nie ma aż tak łatwo. Trzeba mieć przynajmniej 3 klucze otwierające zamki 4 poziomu, a te dostaje się dosyć późno w grze, więc... Dobra, i teraz pytanie. Jak chcę rozwijać Kimariego? Problem z Kimarim polega na tym, że... Jego część siatki jest znikoma. Spójrzcie, znajduje się tak jakby pomiędzy siatkami wszystkich innych postaci. Tutaj chyba będzie część siatki Aurona. Zaś tutaj nie pamiętam kogo. Nie chcę spoilować, więc nie powiem kogo. No bo ja jeszcze muszę mu rozdać ten punkt. Zresztą. Jak gdzie iść? Tak, tutaj. Na razie. Ej,
Zawsze to do HP-ków. Okej, coś jeszcze mi tutaj zostało? A, nie obchodzi mnie, czy jest jakieś żarcie, czy nie. Po prostu chcę tu zostać. Wali się nawet patrzeć na morze. Mogę to wyczuć. A ty? A co, jak, gdzie, kiedy? Szach. A łaka. Łaka, hej. A, tu jesteś. Co chcesz? Bisej Teodos, chodźcie. Do świątyni... Idziemy do świątyni i modlimy się o zwycięstwo. Wyższy przyzywacz O'Halland mieszkał kiedyś w świątyni Kilika. Lord Olahan. O'Halland był niezłym graczem beefballa. Ha? Co? Modlenie się za zwycięstwo jest dobre, ale... Czy to... zgodne z prawem? A, coś ci nie podoba? Cieszenie się beefballu? Czy tam padł czas? To jedyny czas. Gracze walczą z całych sił. Fani kibicują swoją ulubioną drużyną. Zapominają o bólu, cierpieniu. Tylko gra się liczy. To właśnie dlatego Blitz był przez tak długi czas. Tak, czego byś nie mówił. Grajmy i wygrajmy! Tak? Tak. Świątynia jest tuż za dżunglą, więc chodźmy. Zgaduję, że w tą stronę. Tutaj save point? Yep. Save! Widzimy się w kolejnym odcinku serii. Zagramy Final Fantasy 10, kiedy to udamy się do tej tak zwanej dżungli i przejdziemy do świątyni Kilika. Do tego jednak raz, trzymajcie się ciepło. Cześć!